zacznę, chciałbym jeszcze wyjaśnić kwestię nazewnictwa. Odcinki, jeśli chodzi o poradnik, będą dosyć krótkie, po max 10 minut i będą numerowane od jedynki wzwyż. Jeżeli coś mi się przypomni, będę chciał jeszcze dograć jakieś dane do poradnika, coś więcej na ten temat, może coś pominąłem albo coś po prostu niedokładnie opisałem, to wtedy kolejna część poradnika będzie opisana jako dla przykładu tam #01, -01 i to będzie liczba wzrostowa 0102, 0103 i to będą konkretne poradniki, które będą się tyczyły danej kwestii. Tutaj mam dla przykładu pierwszy poradnik podstawy, jeżeli będzie znowu o osadzie i czegoś nie będę wiedział, po prostu coś będę chciał dodać, to wtedy każdy kolejny będzie w ten sposób numerowany, a na koniec odcinka będę po prostu pokazywać linki do kolejnych nowo dodanych serii. Wszystko będzie też aktualizowane na bieżąco w przypadku playlisty oraz będę to także dopisywał w opisie do filmiku, także trzeba czasami po prostu rozwinąć, by zobaczyć, czy coś jeszcze jest dodane. Generalnie najprostszym sposobem na oglądanie poradnika jest skorzystanie z playlisty. One będą po kolei tutaj poukładane i można po prostu odtwarzać jeden po drugim. Witam, z tej strony Hakimodo, a dziś rozpoczynamy serię poradnika do Fallout 4 i na początek może same podstawy. Klawiszami WASD poruszamy się w lewo, prawo, do przodu czy tam do tyłu. W przypadku dociśnięcia jeszcze klawisza Shift przechodzimy w tryb biegu i dopóki nie wyczerpie się w prawym dolnym pasku liczba punktów akcji, to możemy biec. Po chwili nasza postać zmęczy się i musimy odczekać chwilę, aż ten pasek znowu się uzupełni. Klawiszem C przełączamy pomiędzy trybem biegania i chodzenia. Klawiszem Caps Locka przełączamy pomiędzy trybem chodzenia i biegania. Tak samo jak można przytrzymać klawisz C i przez tą chwilę będziemy biec. W przypadku wciśnięcia klawisza Ctrl, wciskamy i puszczamy, przechodzimy w tryb ukrycia, gdzie możemy skradać się i przeciwnicy mają trudność w wykryciu nas. Tego przeważnie używamy, gdy podchodzimy do wrogów. Strzały z tych pozycji są w przypadku posiadania odpowiednich perków szczególnie punktowane w postaci zadania przeciwnikom większej ilości obrażeń. Myszką oczywiście rozglądamy się prawo-lewo. Klawisz X to włączenie auto poruszania się, czyli postać po prostu idzie. Nie musimy żadnego klawisza trzymać, ona będzie szła w jakimś kierunku. Co dalej? Klawiszem E wchodzimy w interakcję z różnymi obiektami. Możemy w tym wypadku pohandlować, w innych przypadkach dojdą tu inne możliwości, typu dyskusja z postacią, kupno, sprzedaż i tym podobne. Klawiszem tabulator przywołujemy Pip-Boya, czyli taką naszą konsolę z różnymi parametrami. Tak samo tabulatorem wychodzimy z Pip-Boya. Klawiszem R wyjmujemy i chowamy broń. Sam klawisz R, jeśli broń jest wyciągnięta, powoduje jej przeładowanie, natomiast przytrzymanie tego klawisza spowoduje, że broń zostanie schowana. Co dalej? Spacja to skok. Może tutaj będzie łatwo pokazać. No i postać skoczyła. Kolejny klawisz to klawisz F. Można to włączyć podgląd ulubionych broni, gdzie klawiszami normalnie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, w zależności od tego jak sobie ustawimy, zmieniamy broń. Ulubione rzeczy ustawiamy sobie w ekwipunku. Tu jeszcze warto dodać, że wciskając prawy przycisk myszy przybliżamy i oddalamy widok. Lepiej jest sobie przybliżyć, wtedy wszystko jest wyraźniejsze. Te wszystkie w ekwipunku oznaczone serduszkiem to są właśnie te wybrane.
I robimy to w ten sposób, że przechodzimy na pozycję, która nas interesuje, dla przykładu All Faithful, i chcę to przypisać do zera. To albo wybieram myszką 0, albo wciskam 0, wtedy mam przypisane. I w tej chwili, jeżeli będę mieć wciśnięte tu na przykład 1, wcisnę 0 i mam broń, którą wybrałem. Jak to oczywiście bywa, klawiszem V możemy przełączać się pomiędzy trybem pierwszoosobowym a trzecioosobowym. I tu kółkiem myszki możemy oddalać się od naszej postaci, czy też przybliżać. I klawisz O włącza i wyłącza radio. Jednak by radio działało i byśmy mogli go słuchać, trzeba je włączyć w opcjach. Co ja oczywiście mam wyłączone, ponieważ mi to nieco przeszkadza. Dźwięk i tu jest radio. I w tej chwili możemy sobie posłuchać danej stacji. Ja akurat mówiłem to wyłączone, nie korzystam z tego. Klawisz F5 to szybki zapis gry. Lepiej jest dosyć często tego używać, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy zgniemy. Czasami, gdy się o tym zapomina, trzeba będzie powtarzać dosyć duży fragment gry. Klawisz F9 ładuje nasz szybki zapis, ale załadować możemy też stąd. Gra trzyma prawie wszystkie save'y, które zapisywałem, nawet te z samego początku gry. To, o czym jeszcze warto wspomnieć, to fakt, że save'y zapisywane są w ścieżce C użytkownicy, nazwa użytkownika, dokumenty i moje gry. W katalogu Fallout, w tym wypadku ile on już ma? Ma 1,68 GB i trochę tu save'ów jest. W razie czego można sobie ten katalog zabezpieczyć, a później, jeżeli zapiszemy tu znowu wszystkie te sejfy, to będziemy mieli je dostępne w grze. Jeszcze jedna rzecz, właściwie dwie, albo i więcej ich. Pod klawiszem M mamy mapę. Tak samo do mapy możemy się dostać wchodząc do Pip-Boya i przełączając te wszystkie klawisze. Te dolne przełączamy klawiszami AD, a górne WS. Pod klawiszem K mamy statystyki, ale mówię, do tych rzeczy możemy dobić się z samego Pip-Boya. Pod klawiszem J mamy dziennik, czyli nasze zadania. Pod klawiszem I mamy swoje zasoby, czyli ekwipunek. Jest to uzbrojenie, ubiór, wspomagacze, różności i śmieci. Pod klawiszem Escape wywołujemy menu, które całkowicie zatrzymuje grę. Tyldą wywołujemy konsolę. Tutaj można użyć różnych kodów, które włączają różne oszustwa. Jeszcze jeden ważny klawisz to klawisz Q, czyli WAC, który pozwala celować w takim zwolnionym trybie. Czas nadal płynie, ale jest zwolniony. Możemy tu wybrać cel i miejsce, w które trafiamy. W tym wypadku widać, ile mi to zużyje punktów, czyli 4 razy będę mógł strzelić w jego prawą nogę. Prawym klawiszem wycofujemy się z tego. Jest ważne, by nie wyjść z tego, jeżeli celujemy w osadnika swojego, ponieważ go zranimy. Wtedy cała osada będzie do nas strzelać. Pokażę może to w praniu. O, tutaj widać. W zależności od tego, jak daleko jest cel i jaką ma wielkość, mamy tutaj różny procent trafienia. Czyli tutaj jest 56%, że trafię. Może spróbuję go trafić 2 razy w korpus. Oczywiście trafienie w głowę i tym podobne powoduje, że
zwiększa szansa, że wróg padnie. Próbujmy to, co jest. I E to akceptacja. Dodać też należy, że strzały z Waca są dosyć efektowne graficznie, czyli wizualnie. Szpon śmierci, spróbujmy go trafić w głowę. Niestety nie udało się. Należy też pamiętać o tym, że wiele zależy od broni i jej parametrów, a niektóre egzemplarze broni cechują się specjalnymi umiejętnościami, na przykład podpalanie przeciwnika czy zadawanie mu większej ilości obrażeń. W przypadku śmierci gra rozpoczyna się od ostatniego miejsca, w którym zapisaliśmy. Nie tracimy żadnych przedmiotów, nie tracimy niczego, tylko musimy raz jeszcze rozpocząć od miejsca, w którym zapisaliśmy.